O, patrzcie, tutaj się znajdują jakieś motylki. Jest całkowicie cicho. Ciekawe jest właśnie, co jest tutaj po tej stronie. To też jest nasza... nasza matka, tak jakby, nie? Raczej to, co z niej zostało. Masakra. Po prostu dajemy upust naszej fury. Jak widzicie, im więcej rozwalamy rzeczy, tym więcej pojawia się motyli. I według mnie to też jest taki jakiś przekaz, że po prostu dajemy upust swoim emocjom. Wreszcie dajemy upust naszej złości. A żeby móc wydostać się z tego gniewu. Po prostu nas wyrzuca ta złość. Staramy się dać upust tej złości w jakiś tam sposób. Metaforycznie, prawda? Wiecie, o co chodzi, no. Dobra. O, czekajcie, SMS-a dostałam. Ja to za chwilę zobaczę. Momencik, kochani. Znajdujemy się tutaj, ale tutaj chyba nic nie ma po tej stronie, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, nie ma nic. Czyli musimy pnąć się w górę. Jak widzicie, nie wiem, czy ja dobrze to rozumiem, ale wydaje mi się, że te wszystkie tutaj... myślałam, że mogę wejść na to. Wszystkie tutaj wiatraki to może symbolizują, nie wiem, przemianę, tak. Przemijanie czasu może, o. Że czas też sprawia, że jesteśmy mniej zezłuszczone. No nie wiem, w zależności od tego, jak myślicie. Przepraszam, znowu SMS-a dostałam. Nie wiem, jak rozumieć właśnie ten fragment tej furii, którą teraz w jakiś tam sposób odczuwamy, tak? Tak jakby czas sprawiał, że powoli stajemy się spokojniejsze, tak? Już nie mamy tych ataków takiej furii. O. Dalej możemy rozwalać rzeczy. Choć nie wiem, czy sprawi to, że poczujemy się lepiej. O. Ojejku, znowu te SMS-y. To są takie ala puzzle, jak widzicie. Musimy tutaj dopasować ten fragment do reszty. I wtedy przynajmniej odblokowują się nam... Czekajcie, może jest trochę jednak za ciemno. Dam na fulla jasność. A, może troszkę lepiej. Gdzie potrzebujemy dużą ilość tych całych... Oj. Światełek. Gwiazdek. Które musimy właśnie znaleźć tutaj. Dookoła. Są właśnie niezbędne do tego, żebyśmy mogli pójść dalej. Ja już, kurczę, już zapomniałem, jak ta gra szła w ogóle. Jak wiecie, jak się długo nie gra. Okej. Znaleźliśmy jeden z fragmentów, ale co tam jeszcze jest po lewej stronie? Jestem ciekawa. Czy coś tam jeszcze się znajduje takiego istotnego? Zaraz zobaczymy, moi drodzy. Aj, spadłam. O, moje psie szczęście. A raczej kocie, nie? Chciałam, że mogę stanąć na tym, ale... najwyraźniej nie mogę. Okej, czekaj, szybko, 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 szybko. A, dupa. Hmm.
Znaczy, jednak z tego spadam, to widzicie, pokazuję to moment, do którego mogę podejść, czyli dotąd. Potem jak już dalej pójdę, to po prostu spadnę. Okej. Okay. Aha, czyli tu już nic nie mogę zrobić, no to ciekawe. Dobra, to chodźmy tam. Z powrotem. Okej. Okay. Mam 3 fragmenty. Powinno to mi odblokować tutaj. I możemy iść po następne. O. Mogę coś rozwalić. Dalej odczuwamy złość, dalej odczuwamy tą furię, która nas wypełnia. Tą niszczycielską siłę, którą mamy w sobie w tym momencie. Mamy też pełno dzwonków. A! Ale się jasno zrobiło nagle. Mega. Światełko w tunelu tak zwane, nie? A, tylko się śmieję. O nie, ta złość tutaj jest jakaś... Dobra, a tutaj nie było nic po prawej? Nie, już nie ma nic. Dobra, wolę się upewnić, żeby wiecie... Potem nie wracać głupio, nie? Dobra, to jeszcze zobaczę tu po prawej. Czy też pewnie nic nie ma, nie. Dobra, to idziemy w górę. Muzyka w ogóle stała się bardziej dynamiczna. Tam też nie ma nic po prawej? Dobra. Wierzę, że nie. Kurczę, Iju, czemu do mnie ciągle wypisujesz? Okej. Okay. Lecimy dalej. O, znowu mogę coś rozwalić. Dać upust swojej złości. Znajdujemy się tutaj. I to też musimy dopasować do siebie. O, siedzi, spadłam. Super! Okej. Okay. Jest tu zegarku. No, a co ty, no? Okej. Okay. Chodźmy w prawo najpierw, w pierwszej kolejności. Aha, tu się ten kamień nie przesunie. Sam. Bo musimy rozwalić tego gościa właśnie tutaj, jak widzicie. Tego wielgachnego. Jak go rozwalimy, on właśnie pójdzie dalej. Może uznać to w pewnym sensie, że ta złość też krzywdzi innych dookoła, a nie tylko nas. Jak widzicie, zobaczył nas i się od razu schował. Więc no, można powiedzieć, że faktycznie tą swoją złością krzywdzimy również innych. Nie tylko samego siebie, ale również innych dookoła. Jest to w pewnym sensie przykre, prawda? Krzywdzenie innych. Tu już chyba nic nie mogę zrobić, tak mi się wydaje. No, to znaczy, że mogę iść dalej. Ja oczywiście wam te odcinki potnę w jakiś tam sposób, więc... Pewnie już zdążyłam to zrobić. Okej, idziemy dalej. Do następnego tam fragmentu. Czy my tu już nie byliśmy? Chyba nie. O!
Nie da się tego jakoś ten? Rozwalić? Czy coś? A, tu się da rozwalić, dobra. Wtedy ten balon idzie w górę. No, świetnie, udało się. Takie mini puzzle są też w tej grze, jak widzicie. Udało nam się odblokować wszystko. Tam po prawej stronie znajduje się jedno ze wspomnień, wiecie? Tam po lewej. Teoretycznie moglibyśmy je odblokować, więc może zrobimy to sobie przy okazji. Zobaczycie, jeżeli szukacie tutaj rozwiązań różnych tam zagadek, puzli i tak dalej, no to właśnie można dostać się tam w lewo właśnie za balonem. Tylko też trzeba działać dość szybko, więc jak już jesteśmy na tym poziomie, musimy szybko biec. Na górę. O, tutaj na tego balona. Ten nas podwieje się właśnie do góry. Tutaj musimy rozwalić ten fragment. I dzięki temu właśnie odblokujemy kolejny tutaj moment. Jak mówiłam, jeżeli będę wiedzieć, gdzie się znajduje jakiś moment, to po prostu będę go zbierać, tak? Akurat to jest jeden z tych, których wiedziałam, że tutaj się znajduje. Okej, więc teraz możemy przejść sobie dalej. No i odblokowała nam się droga. Którą możemy właśnie pójść, moi drodzy, dalej. O, znowu te dzwonki. Już nic się tutaj nie dzieje. Myślałam, że znowu coś rozbłyśnie. Ale nie. Mamy ten ogromny zegar. I tutaj też właśnie musimy sprawić, że to dotknie tamtego. To dotknie tamtego, bo cóż. Ale wiadomo, o co chodzi, więc musimy dostać się na samą górę tego zegara. Właśnie po tych tutaj elementach, moi drodzy. Jak to szło? A tutaj mogę iść. Aha, no tutaj, teraz chyba tutaj. Tak, dobrze idę. Okej, teraz musimy skoczyć i wpasować się w sam środek tego wszystkiego. A, idealnie. Teraz zjeżdża nam właśnie tutaj fragment kolejnej mapy. Gdzie się uciekamy powoli od złości, powoli się uspokajamy, barwy już stają się takie bardziej neutralne. Więc jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby się uspokoić. Tak oto przechodzimy do kolejnego etapu. Jak widzicie, znowu idziemy tutaj. Uf. Przechodzimy do kolejnego etapu, moi drodzy. I teraz będziemy... co odczuwać? Kolor zielony. Kolor nadziei, prawda?
ale jest troszeczkę taki ubarwiony nie tylko czerwieniem, ale też niebieskim kolorem. Więc można to tak dwojako rozumieć, według mnie przynajmniej. I ja sobie tak tłumaczyłam, że mimo tego, że odczuwamy tą złość i tak dalej, to jednak jest jakaś nadzieja na to, że będzie lepiej. Więc ja sobie tak tłumaczyłam, prawda? Więc mamy tutaj ubarwione właśnie zielone, ale również czerwone i niebieskie, więc odczuwamy różne emocje, że dalej odczuwamy złość, ale już jest troszeczkę lepiej i już mamy tę nadzieję na poprawę. Ja też właśnie nie do końca, no tak jak mówię, w zależności od interpretacji. Dobra, i znajdujemy się tutaj, ale wiecie co? Ja ten moment bym zostawiła prawdopodobnie na kolejny odcinek. Potnę wam ten odcinek na dwie części. Tak mi się wydaje przynajmniej. Żeby zrobić właśnie takie krótsze odcinki. A jeszcze sobie zobaczmy, co tutaj się znajduje po lewej stronie. Jak widzicie, mamy tą ten zielony odcień. O, tutaj są w ogóle czerwone kwiatki. Jak widzicie, potem będziemy mogli odblokować kolejną umiejętność. I znowu znajdujemy się w tym całym naszym pałacu, jak zauważyliście, albo i też nie. Byliśmy tutaj wcześniej, bo cały czas krążymy dookoła. Dlatego to tak wygląda. O! Będzie chyba nowa umiejętność, czy nie? Gwiazdki oddajemy, dobrze. Cały czas krążymy, krążymy. Jak widzicie, ten świat coraz lepiej wygląda i coraz bardziej się buduje, odbudowywuje się. To tak jakby, wiecie, nasz świat również się w rzeczywistości powoli odbudowywał i czulibyśmy się troszeczkę lepiej. No, chyba to wystarczy, tak mi się wydaje. Więc zostaniemy sobie tutaj w tym momencie. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału, bo aż 98% z was tego nie robi, więc serdecznie was do tego zachęcam. Ja jestem Rejkotka i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.